Cześć, witamy wszystkich. Cześć, witajcie. Mamy 19 dzień wychodzenia Krzysztofa z postu, diety dr Dąbrowskiej, postu dr Dąbrowskiej, albo warzywno-owocowego, jak kto woli. I tak, chcieliśmy trochę dzisiaj porozmawiać o efekcie jojo, o który ciągle pytacie. Jak to jest po poście i czy po poście nie ma efektu jojo? Więc Krzysztof, wypowiedz się na ten temat. Cóż, jak to u ciebie teraz jest? Efekt jojo będzie, jak rzucicie się na jedzenie. Niezależnie jaką dietę zastosujecie, to będziecie mieli efekt jojo. Dlaczego mówię będziecie? Dlatego, że mnie udaje się na razie być konsekwentny w tym, co sobie postanowiłem na poście. Czyli zmiana. Zmiana stylu życia, zmiana odżywiania się. Troszkę trzeba popracować nad sobą. Zdrowe żywienie można zastosować o każdej porze dnia i nocy, że tak powiem, czyli w każdym momencie życia. Natomiast jeżeli idziemy już na post i chcemy zwalczyć jakieś choroby, to musimy przygotować się do tego postu psychicznie i duchowo. Post, czyli oczyszczenie. Oczyszczenie ciała, umysłu i duszy. Cud, czyli my. Cud, jesteśmy tym cudem. Ciałem, umysłem i duszą. I żeby się teraz do tego przygotować, do tego kompleksowego oczyszczenia, trzeba sobie zrobić jakieś takie założenia, tak? Że oczyszczamy nasz organizm, czyli ciało, ale również psychikę i również naszą duchowość. I w trakcie tego oczyszczenia jakby zakładamy, że po tym okresie postu, po tych 40 dniach czy 42 dniach, zależy jak to sobie tam wymyślić, czy to ma być 40 dni tak jak Jezus, czy to ma być 6 tygodni pełne, żeby było pełne 6 tygodni, czyli 42 dni, to rodzi się nowy człowiek. Nowa istota. Czyli zmieniamy swoje życie po poście. Tak, tak. Naprawdę dopiero po poście. Tak. A nie, że marzymy o tym, żeby czekoladkę zjeść. Tak, od nowa. Nowy człowiek, nowe narodzenie. Nie o to mi trochę chodziło, zadając ci to pytanie, przepraszam. Tak, no ale wracając teraz do efektu jojo. Chodziło mi o to. W ten sposób do tego zaczniemy podchodzić od samego początku, tak? Że idziemy na post, bo chcemy zmienić swoje nawyki, wyzbyć się tego, co nas zniewala, czyli naszych przywiązań do potraw, naszych przywiązań do słodyczy, to jakby nie ma kłopotu później po wyjściu, żeby do tego po prostu nie wracać. Ja dzisiaj jestem na 19 dniu, do tej pory żadna słodycz mnie nie skusiła. Mam poukładane w głowie, co chcę jeść, czego nie chcę jeść. Wiem, co jest zdrowe, wiem, co udaje, że jest zdrowe. Wszystkie te chemikalia, które znajdujecie w sklepie, a którymi się zachwycamy, tak, że jakie to one są smaczne i jak ja do tego tęsknię, przy fajnie zrobionym psychicznie poście nie mają racji bytu. Nie ma, kochani, tak, że wrócicie do tych starych nawyków. No cóż, to jest wyrzeczenie, tak? Wyrzekamy się czegoś. I wracając do tego efektu jojo. Wróć, co u ciebie jeżeli, się stało, jeżeli zadziało? Jeżeli ten efekt właśnie utrzymamy, że nie będziemy mieli tych skłonności, to ten efekt po prostu nie wystąpi, tak? Czyli odżywiamy się, przechodzimy w zdrowe odżywianie, ale w dalszym ciągu utrzymujemy jakby dyscyplinę. Nie wchodzimy w słodycze, nie wchodzimy w duże ilości. Na poście potrafiliśmy jeść dużo mniej, tak? Dlaczegoż mielibyśmy po poście jeść dwa razy więcej? Czemu? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Dlaczego kończąc post mamy jeść dwa albo trzy razy więcej? No to zaraz ci ktoś odpowie, że 2000 kalorii musi dostarczać. To jest prawda. Tak, to jest prawda, oczywiście. Tylko dlaczego mamy jeść 3 kilo, a nie pół kilo? Tak? Przecież nasze posiłki wystarczy, jak będziemy mieli po 200-300 gram. O, żołądek to jest A jak tyle. U ciebie wyglądają posiłki? Jak wygląda waga? No cóż, waga w dalszym ciągu u mnie spadała. Spadała i wydaje mi się, że już chyba się zatrzymała, bo ja też nie chciałbym jakoś tam chudnąć w nieskończoność. A do tej nieskończoności jeszcze trochę brakuje, ale w tej chwili moja waga ustabilizowała się na 90 kg. Było cóż, 108. Cóż, przed było 108, postem. Tak, czyli 18 kilo, 16 było na poście, 2 kilo jeszcze zjechało na wychodzeniu. I to jest waga moja, gdzie tyle to ja ważyłem, będąc w technikum, czyli 23 lata temu. No to sukces, bo naprawdę 23 lata chodziłem gruby. Co tam jeszcze? A co ze skórą? Skóra
robi się elastyczna. Ona dopasowuje się u mnie przynajmniej do tej sylwetki, która jest. Na brzuchu wymaga to trochę czasu. No, tak jak na tym filmiku kończącym post, mówiłem wam, że robię takie masaże, tak? To one bardzo pomagają. One pomagają i ten bardzo się ujędrni. Brzuszek i bardzo ładnie to wygląda. Staram się ćwiczyć go codziennie. Rano wstaję, to robię sobie właśnie tak około 10-15 minut ten masaż właśnie brzucha, czy masaż skóry bardziej niż brzucha. Robię sobie też takie ćwiczenie oddechowe, które myślę, że nagramy dla was w ogóle ze 2-3 ćwiczenia takie do oddychania, bo zapominamy trochę o tych dwóch sprawach jeszcze, tak, że do życia nam jest potrzebna woda i powietrze. I wszyscy koncentrujemy się na tym, żeby jeść, tak, czyli odżywianie. Odżywianie jest dopiero na trzecim miejscu. Jak nie będziemy dostarczać powietrza, to po 5 minutach nas nie ma, tak? Ale na poście żadne z nas jakby nie zwracało na to uwagi, że również trzeba organizm przewentylować i że trzeba dostarczać prawidłowo tlen i że trzeba być bardziej w ruchu i że trzeba robić ćwiczenia oddechowe, tak? O tym zapomnieliśmy. Później drugi składnik naszego organizmu, czy jakby niezbędny do życia, to jest woda. Tutaj rozmawialiśmy o tym, żeby robić sobie wodę strukturalną. Ona wtedy jest o innej strukturze, tak? Bardziej przyjazna dla naszego organizmu, która nas bardziej odżywia. O tym rozmawialiśmy i o tym pewnie część osób pamiętała, tak? Że tą wodę trzeba właśnie pić. A wszyscy skupiamy się na jedzeniu. A to jest dopiero trzeci składnik, który no, jest niezbędny, ale akurat przy poście 42-dniowym no, nie jest najbardziej istotny, bo i tak to jedzenie dostarcza nam mniej kalorii niż nasz organizm potrzebuje do życia, więc no cóż, okay. Post to post. Teraz chciałabym nadmienić tutaj, czyli tak, podsumowując. Tak jak polityk. Dookoła w ogóle. O tym, co chciałam wam powiedzieć. Skóra się ujędrniła u Krzysztofa. Nie. Skóra się ujędrniła. Zrobił się po tych masażach brzuszek bardzo fajny. Jest 19 dzień na wychodzeniu. Spadło 2 kilo jeszcze i cały czas tak jakby mam wrażenie, że chudnie, bo tak ładnie naprawdę widocznie jeszcze miał trochę nadwagi. Także bardzo, bardzo fajnie wygląda. Ale jeżdżąc jeszcze chcieliśmy tu nadmienić, bo mówiliśmy wam o tym, że jeździmy na konferencje. Są to konferencje zdrowego żywienia w różnych miastach, na które was serdecznie zapraszamy. Więc jak będziecie chcieli pojechać, powiedzcie, że chcecie, z jakiego miasta jesteście. I jeżeli będzie dana konferencja, to wam podeślemy linka i tam ktoś wami zaopiekuje, bo już się tam trochę zapoznaliśmy ze wszystkimi. No, albo my będziemy. No, ale do czego zmierzam? Na tych konferencjach dowiedzieliśmy się o tym, że nie wszystkie warzywa i nie wszystkie owoce, tak jak 30 lat czy 50 lat temu miały dużo witamin, tak teraz mają ich o 50%, a nawet 70% mniej. I tam na tych konferencjach dowiedzieliśmy się też o suplementach diety i przygotowujemy się tutaj do suplementacji. Już nawet zakupiliśmy takie produkty, które będziemy używać. Teraz dajemy lewoskrętną witaminę C, ponieważ mały dostał nasz takiej małej infekcji i podajemy mu. Podajemy też sobie takie witaminy fajne. Ja przed porodem biorę też dla dziecka na mięśnie, na stawy, przepraszam, na kości, żeby dziecko miało prawidłowe. Oczywiście jeszcze chodzę, nie urodziłam, już powinnam, także nie wiem, jak to będzie. I chcielibyśmy wam podzielić się z wami efektami. Ja mogę powiedzieć jako sama od siebie, że w ciąży teraz nie mogłam wchodzić po schodach, przez bardzo ciężko już mi było na czwarte piętro na przykład wejść. I po tygodniu picia tych witamin naturalnych, które są zupełnie na natura wyciskane z roślin i naturalne, po prostu dostałam takiego czegoś, że wchodzę na czwarte piętro jednym tchem i nic, lepiej śpimy,
dzięki temu i naprawdę fajnie się czujemy. Ale myślę, że to jeszcze za krótko, żeby Wam powiedzieć dokładnie co i jak. Na pewno konferencję polecamy i będziemy Was serdecznie zapraszać na te konferencje, które prowadzi tak jakby doktor Kardasz, Piotr Kardasz, który opowiada właśnie o tym zdrowym żywieniu i o tych wszystkich rzeczach, czyli tak jakby tutaj możemy wspomóc się przy boleriozie, przy stawach, reumatoidalne zapalenie stawów i tak dalej. Możemy się, to są suplementy na zupełnie naturalnych składnikach i no i to tyle. I resztę powiem Wam kiedy indziej, jak już będziemy dłużej je brać, będą działały, będą poparte też wynikami badań, także naszych badań, dokładnie. Suplementy mają jakieś swoje tam badania, ale... Więc na wyjściu z diety na pewno będziecie szukać różnych suplementów diety, więc my już dla Was tak jakby testujemy suplementy naturalne, zupełnie bez chemii i będziemy Wam je polecać niebawem, jeżeli się sprawdzą dokładnie, tak? No i co jeszcze chcę powiedzieć wszystkim? Że trzymamy za Was kciuki. Trzymamy kciuki. Że jesteście bardzo dzielni, że macie dużo pytań i fajnie, że zadajecie. Dziękujemy za tak liczną grupę. Za to, że tak wspieracie na grupie. Bardzo fajna ekipa, tak. Bardzo fajna grupa, która bardzo szybko odpowiada na pytania osób, które dopiero dołączają. Musicie wybaczyć na razie Dorocie, że jej no, jakby tam nie ma, ale jest trochę zaabsorbowana no, już tym rodzeniem, tak? Więc no, wrócimy do Was bardziej. Pozdrawiamy ogólnie jeszcze Olgę Ewicką, tak, która bardzo ładnie się udziela na grupie. Bardzo fajnie odpowiada ludziom. Jest jeszcze kilka takich osób, ale ciężko nam jest zapamiętać wszystkie imiona i nazwiska, żeby tak wyszczególnić, ale będziemy to robić po kolei. Dziękujemy za to, że zapraszacie innych ludzi do grupy. Pamiętajcie, że dzięki temu ratujecie może komuś życie, ponieważ pomagamy i wspieramy się wspólnie na tym, żeby ktoś przeszedł na post warzywno-owocowy i będziemy nagrywać świadectwa z różnymi ludźmi, którzy przebyli właśnie takie posty i osiągnęli jakieś bardzo fajne, spektakularne efekty. Wy zgłaszajcie się też do mnie, jeżeli chcecie nagrać taki film, przyjedziemy do Was i będziemy z Wami nagrywać takie świadectwo, żeby szło dalej w świat i ratowało innym ludziom życie. Także... Jeżeli macie takich znajomych, którzy potrzebują albo wydaje Wam się, że powinni coś o tym wiedzieć, to po prostu proponujcie ich do grupy, tak? To nie boli, mogą sobie tutaj patrzeć, a ktoś jak nie będzie chciał, to się po prostu z tej grupy wypisze. Natomiast zaczną jakby budować swoją świadomość tego zdrowego żywienia, tego, że można post przejść, że to ludzie robią i że to jest możliwe, że to nie jest tak, że to w ogóle się tego nie da, tak? Bo ktoś, no, prawda, bardzo często to są nasze wszystkie takie wymówki, że ja bez mięsa to nie dam rady. Albo bez cukru. Ja też bez cukru nie dawałam rady. Wszyscy tak myśleli, którzy na ten post, którzy ten post zaczynali, tak? To samo ze słodyczami. Ja bez słodyczy nie dam rady. Ale kawę ja muszę posłodzić, tak? Ale no, ja ciasteczko to zawsze... Da się, bo wiele osób pokazuje, że z tych właśnie słodyczojadów udało się zrobić. Ja jestem tego przykładem, gdzie tak naprawdę warstwa ptasiego mleczka to jeszcze dobrze nie rozpakowałem, a już pierwszej warstwy nie było. Więc to ja przyznaję się, tak właśnie grzeszyłem. I mięsojad dzień. Jak nie było kotlecika, to dzień niezaliczony. No co tak. To w ogóle za obiad? Co ty mi tu dajesz, jakieś suróweczki? Nie. To wszystko Krzysztof, można sobie coś, naprawdę poukładać. Jak można. Dawałam kiedyś Krzysztofowi sałatki i surówki, albo proponowałam mu marchewkę, to się pytał, czy ja królikiem jest. Co to? Królik jestem. Co, ja królik jestem? Ale no, na przychodzi pora na telesfora i przyszła również na mnie. Tak. Tak. Także wszystko jest do zrobienia. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. A, jeszcze Wam powiem, nie skreślajcie ludzi, nie skreślajcie, bo nie wiecie, kiedy u kogoś coś przeskoczy. W naszym środowisku, kiedy nasi znajomi zaczęli się jakby interesować w ogóle tym, co my robimy i skąd to w ogóle się bierze i jaki jest pomysł, bardzo wiele osób chce rozpoczynać te posty i w Waszym środowisku również najbliższych zaczną ci ludzie się dopytywać. Na razie będą patrzeć tak z boku, nieufnie.
patrzeć, co to jest w ogóle. Na pewno jej się nie uda, ale jak się uda, a później będą wyniki i będzie wszystko w porządku i twoja psychika się poprawi i w ogóle zaczniesz inaczej myśleć i patrzeć na życie, to oni też będą chcieli, więc będziecie dla nich takimi wzorami i do naśladowania. Więc jeżeli macie takie osoby, które powinny iść na taki post, to po prostu je zapraszajcie. I zawsze wytłumaczcie tak, jeżeli ktoś jest przed operacją, czy ma bardzo poważne schorzenie, przed chemią, przed operacją, co mu szkodzi najpierw zamiast na operację pojeść sobie 6 tygodni warzywek. To chyba nie boli i tak naprawdę jest ogólnodostępne i jest chyba tańszą terapią niż cała inna reszta typu boleści podczas operacji, po operacji, przed operacją, uda się, nie uda się, strach. Więc lepiej najpierw zastosować warzywka, a potem, tak, potem ewentualnie to jedna rzecz. Uzdrowienie rzecz, będzie na bank, więc później już operacja niepotrzebna. Druga rzecz to dla osób z niedoczynnością, tak, alternatywa, jeżeli chodzi o lekarzy, jest jedna. Lekarstwo do końca życia. Więc przed może jakby oddaniem się w ręce lekarza swojego życia, czyli czegoś, co mamy najcenniejsze, może warto spróbować również innych rzeczy. A jeżeli tutaj doktor mówi o tym, że niedoczynność to jest w ogóle choroba, która jest super uleczalna, jeżeli chodzi o post, to czemu tego nie spróbować? To jest wasz wybór, wasza decyzja. Możecie iść w farmację, możecie iść spróbować postu, możecie spróbować zdrowego żywienia. A osobom z nadczynnością proponujemy zdrowe żywienie, tak. Jeżeli ktoś nie może zastosować postu, proponujemy zdrowe żywienie. Ono także w jakiś sposób leczy i na pewno są dużo lepsze wyniki badań i całe samopoczucie. Tak, jeszcze wam powiem jedną rzecz, bo wiele osób chce iść na ten post ze względu na to, żeby schudnąć. Post ma troszkę inny cel. Ktoś, kto chce tylko schudnąć, wystarczy, że przejdzie na zdrowe żywienie. Ja jestem takim przykładem. Kiedy przed postem robiłem przez pół roku zdrowe żywienie, tylko musi pilnować schudłem ilości. Ze 120 kilo na 120 kilo przez 6 miesięcy. Jadłem, od tam czerwca do grudnia, bo w grudniu były święta, więc już święta sobie puściłem i robiłem hulaj dusza, piekło nie ma. I później no to już poszło 8 kilo 3 miesiące do góry, no i zacząłem od 108 swój post i tu już jest zupełnie inna zmiana, bo jest zmiana myślenia. Ale jeżeli ktoś chce właśnie schudnąć, to wystarczy zastosować zdrowe żywienie, odrzucić słodycze i parę innych elementów. O tym będziemy też mówić może w kolejnych filmach, bo to jest temat na poemat, ale to też da efekt. Też. Żegnamy się z wami, bo was zanudzimy. Jak zwykle. Wszystkiego dobrego i życzymy wytrwałości nadal. Jesteśmy z wami i nie dajcie się na tym wychodzeniu z postu. Na pewno nie będzie efektu jojo, jeżeli będziecie dbali o ilości i o różne... No i jakość tego, co jecie. Jakość, tak? Ilość, tak, dokładnie. Nie rzucamy się na słodycze w ogóle. Także do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy was. Pa, pa. Pa.